Komputer i Żyda, komputer i Żyda, komputer i Żyda. Radio to TFM, Eurokoncita, Radio Baby, Langstrom Extra. Komputer i Żyda, komputer i Żyda, komputer i Żyda, komputer i Żyda. Bardzo dobrze, że tam na Wrocławiu, proszę Państwa, będą dyskusje, będą rozmowy, spotkania, żeby ludzie zorientowali się, że Polski nie wolno oddawać w obce ręce lichwy Ferratum Bank z siedzibą w Malcie. No to chyba już tutaj radio obrotowe. Conchita nie musi długo przekonywać. Komputer i Żyda, komputer i Żyda, komputer i Żyda. Komputer i Żyda, komputer i Żyda, komputer i Żyda. Czyli, że ten pan w okularach, to jak się nazywa, który chce tutaj spotkać się z mieszkańcami we Wrocławiu. Wrocław jest takim miastem lichwiarskim, no to wiadomo, że jak oni mieszkają bliżej Niemiec, czy bliżej może Niemiec, no to marzą o tym, żeby też tutaj były te różne pożyczki, te banki, żeby po prostu poziom życia Polaków we Wrocławiu był bardzo wysoki. No to więc oni są oddani, oni są sprzedani. Już, proszę Państwa, gdy nadaje nasza radio Conchita 597 251 358. Tak słucham. Także proszę Państwa, nie wiem, jakaś tutaj pożyczka się odzywa, pewnie tutaj do tego Dawidka, ale już nie będę się odzywała, bo jakaś taka znana muzyka, proszę Państwa, lichwiarska, lichwiarskich pożyczek warszawskich mamy dosyć, ale to idzie z Wrocławia wszystko. Cała Litwa, cały weksel idzie z Wrocławia, przez Łódź ewentualnie, gdzie pełno jest tamtego żydostwa, którego to żydostwa nie ma już dawno w Anglo-Ameryce, Białystok, bo Ameryka to właściwie to nie jest specjalnie tam za tymi Żydami. Oni tutaj się sugerują, że ten Trump kazał Polsce wypłacić majątek ogromnych pieniędzy, odszkodowania Żydom. No to przecież Trump mówi dzisiaj to, a jutro mówi co innego, bo to też taki kabareciarz. No proszę Pani, tak też jak w Ameryce Białystok. W Ameryce Białystok nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. A tutaj w Warszawie już mamy problemy z ateizacją wielką, że nikt w nic nie wierzy, w kościół katolicki nie wierzą do kościoła katolickiego, nie chcą chodzić, w ojca Ryzyka nie wierzą, z ojcem Ryzykiem to już nawet nic wspólnego nie chcą mieć, również mają go za bogacza, wielkiego Hochstaplera i samochód, jak przecież samochód mu jest potrzebny, to niech ma ten samochód, ja pozwalam, żeby ojciec Ryzyk miał samochód. Ale ponieważ dziady katolickie są bardzo zazdrosne, nasze radio jest włączone, teraz jest na żywo, jest włączone, on plug. Także proszę Państwa, zazdroszczą, że ojciec Ryzyk ma samochód. No niech ojciec Ryzyk ma ten samochód. I co z tego? Robert Dobrzycki też może mieć samochód. No i co z tego? A może on do pracy chodzi na piechotę? Pomimo, że Robert Dobrzycki ma samochód, logiczne jest, że on do pracy chodzi na piechotę, że on nie używa samochodu. Dlaczego? No bo ludzie powiedzą, że ojciec Ryzyk na przykład ukradł ten samochód, ale wyżebrał albo wyżebrał pieniądze na samochód i wcale w Boga nie wierzy, a tylko jeździ samochodami i chodziło mu właśnie o to, o bogactwo, żeby mieć, żeby być panem profesorem, został, teraz się doktoryzował, dokształcił się, douczył się, a pewnie nic nie umie, mu tam pozwolili być tym doktorem, ale on nic nie umie, jest ciemny, zacofany i tak dalej, no coś tam umie, coś tam, coś tam, bo to prawdopodobnie jedna w Sejmie powiedziała, że ja potrafię coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No i teraz wracamy do tego Wrocławia, od którego zaczęliśmy, że ten pan w okularach będzie miał spotkania przedwyborcze. Trzeba ten Wrocław nauczyć się przekonać, że Wrocław jest matecznikiem Schetyny, żeby zapomniał o Schetynie, że Schetyna ciągle coś chce zepsuć, ktoś coś, że Schetyna chce komuś nogę podstawić, że to jakiś zły typ, ale że tej twarzy nie ma takiej złej, bo czasem jest
ludzie mają taką brzydką twarz, kryminalną, co też wcale o niczym nie musi świadczyć, ale Polacy są tak bardzo głupi, nastawieni przez faryzeuszy i saduceuszy, że wpadli we własne sidła i po prostu wiedzą i wierzą, że ten, kto pięknie wygląda, no może niekoniecznie, że jest wymalowany, no to jest sprawiedliwy, czysty, bez zarzutu. No to teraz zapraszamy do Kinoteki, proszę Państwa. I w Kinotece jest 10. już festiwal LGBT i tam przyjdą ludzie odstawieni. Nawet była krytyka, żeby Marta Dobosz nie ubierała się na żółto i tak jak ostatnio, wyzywająco, że tylko Martę Dobosz było widać. To tak zresztą Małga Kubia do mnie tu zwróciła się. Nie to, że do mnie z pretensją, ale mówi na uwaga na społeczeństwo, społeczność Breżniewa. Żeby nie przychodzili wszyscy za Breżniewem, jak to teraz oni biegli, proszę Państwa, z Domu Artysty Plastyka na Mazowieckiej 11, a do Galerii Opera w Teatrze Wielkim. Ja akurat biegłam szybciutko do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, bo jeszcze tu coś zostawiłam. Jeszcze tu miałam parę spraw do pozałatwiania, że nie spieszyłam się do Galerii Opera, bo ja już tam byłam milion razy. Najciekawsze wystawy już mam zaliczone. Cyber Berkon Wagner, który Hitlera na krzyżu przedstawią, który przedstawią Hitlera umęczonego. Dałam nawet temu panu Wisiolandia Plus, lmercedesutube.com. Cyberberg to jest autor. Autor, który ma instalację. Także Marta Dobosz pięknie i na żółto była ubrana, no a ten Jacek Filmer, Małga Kubia powiedziała, że on praktycznie wcale nie interesuje się tymi filmami na Kubiak LGBT. Także proszę Państwa, do niczego jest ten Jacek Filmer. Niech się wypcha, niech się wysra, niech się wypierdzi, niech się wypierdzi. On do mnie nic nie ma i ja do niego nic nie mam. No, ale chodzi o to, że rzeczywiście Morka mówi, że Marta Dobosz, to tylko Marta Dobosz widać, bo ona jest ubrana w jaskrawe kolory, jakoby zatrzymywała samochody na środku placu Trzykrzyż, był taki facet na żółto, na zielono i takie jaskrawe kolory zabierał, na siebie zakładał i przychodził potem na obiad do baru mlecznego, policyjnego. Tam taki bar, nie wiem czy on jeszcze jest, tam chyba już go dawno stosowali. Bar policyjny, jak się idzie na plac Trzykrzyży, to po prawej stronie od palmy, od Ronda de Gaulle. Także proszę Państwa, o czym my tutaj będziemy mówić? Ja uważam, że Marta Dobosz nie wygląda źle, wyzywająco. No nikt sobie, że za artystka, statu, studio, aktorka, nikt sobie ubiera się jak się chce. Dlaczego to jest festiwal LGBT? To nie jest jakiś kościół katolicki, a wiemy, że do kościoła katolickiego bez czapek chodzą, że nie lubią tych Żydów, gdyby Żyd wszedł już do kościoła katolickiego w czapce. No to te rzeczy są uwzględniane, ale zresztą po co Żyd miałby tutaj wchodzić do kościoła rzymskiego, rzymskokatolickiego z Pawełkiem Prawosławnym? Wczoraj też dyskutowałem, jak ci papieże się nazywali w czasach jeszcze zaraz po tych rzymskich, bo to wszystko weszło w ten system rzymski i było dalej to samo. I ci papieże, ile mieli kochanek, kochanków, mężczyzn, ile mieli żon. Także LGBT, proszę Państwa, festiwal już się zaczyna od jutra, czyli 5 kwietnia 2019 roku, ale tam może o papieżach nie będzie, chociaż nie gwarantuję, nie wiem. Też filmu Małgi Kubiak Armagedon nie oglądałam, ale Małga Kubiak mówi, Boże Elżbieta, przecież ty miałaś grać główną rolę w tym filmie Armagedon, miałaś tutaj występować, miałaś też śpiewać, miałaś nawet bardzo dużo tu występować, miałaś tutaj nawet bardzo dużo śpiewać, ale to w innym filmie sobie odbijemy, bo Elżbieta dzwoniła, a ta Małga spała, potem ona spała, no to jak ona spała, no to skąd ja tam poceluję, na co ja wróżką jestem, na jej tę wolną chwilę, na jej ten wolny czas. No niemniej filmy Małgi Kubiak są wszystkie piękne, czy ja tam śpiewam, czy ja tam nie śpiewam, czy ja tam tańczę, czy ja tam nie tańczę. No to zapraszam na pomarańcze. Nie zawsze trzeba jeść kaczki, wydajemy sobie buziaczki. Także proszę Państwa, jutro od jutra ten festiwal, no i ta Warszawa może nie jest, proszę Państwa, przygotowana na festiwal LGBT, bo nie wiem, czy tam Krystyna Pawłowicz jakiegoś wiecu nie zrobi, wiesz, jakiś wiec może być nagle, że Pawłowicz będzie wściekła i proszę Państwa, zacznie tam, no, stać pod tym, pod czym, no, pod kinem, pod czym, pod dupą, pod kinem będzie stała Pawłowicz. A żona jest pyskata, proszę Państwa, to
różne rzeczy się można spodziewać, różnych rzeczy po tej Pawłowicz, tak. O, różnych rzeczy się można spodziewać po tej Krystynie Pawłowicz. Proszę Państwa, wracamy do Wrocławia. Nie dajmy się lichwiarskiemu Wrocławowi. I to niby miała być europejska stolica kultury, ale jaka tam kultura, tam jest lichwa. Gdzie są majtki, gdzie są bazary i sprzedają, tak jak to na bazarze Różyckiego w Warszawie majtki, jest mydło i powidło. No to jest pełno Żydów, pełno lichwiarzy, handlarzy, jak przed II wojną światową. Co wy chcecie jeszcze raz? II wojnę światową? Przecież o tym mówi Jackowski, o tym mówi prorok ruski, jakby to można było powiedzieć, a jak nie ruski, to prawosławny z wyspy Athos, że już w tym roku 2019 będzie trzecia wojna światowa. Proszę Państwa, ja to się boję i się nie boję, bo ja po prostu, jeżeli ktoś ma tutaj pożyczki niespłacone w Ratum Bank, który tak straszy i zastrasza nerwowo, a lichwiarsko, a windykacyjnie, no to może i dobrze, że ten koniec świata by przyszedł, to i ten Ratum Bank by dostał w łeb, ten Ratum Bank, jeżeli Ham, jak Hanka Gronkiewicz-Waltz, nie da się wyprosić jako obce ciało, jako niepotrzebny typ, niepotrzebny człowiek, niepotrzebny urzędnik, złodziejka, krętaczka, nie dość, że sama z mężem ukradła mieszkanie, to jeszcze pozwoliła innym złodziejom kraść, a ona umyła ręce, niewinna. No to tak jak Janek Witek mówił o Żydach, że tam, gdzie Żydzi nie pojawią się, to wszędzie wszystko doprowadzą do upadku i potem ich nie ma, oni są niewinni. Wiesz, bo Żydzi jak Cyganie jeżdżą po całym świecie, nie wiem, czy wy o tym wiecie. No nawet Rotenberg z Rosji przyjechała, proszę Państwa, taka mądra, taka inteligentna. No pozdrawiam Rotenberg, Handzie, bo ja mówię Handzie, Handzia Rotenberg. Także proszę Państwa, no Hanka Gronkiewicz-Waltz z tym złodziejom bardzo umożliwiła kradzież, złodziejstwo. No, mafie reprywatyzacyjne i kradzież mieszkań, to majątek jest no niebywały, proszę Państwa. Ja nie wiem, czego jeszcze ta linia PO, która przegrała, oszustystyczna i złodziejska, tego Tuska, co oni jeszcze chcą? Oni chcą jeszcze zwyciężyć? Tak już jako złodzieje ewidentnie objawili się. To jest udowodnione. Teraz udowadniają samolot. Czy oni nie mieli nic wspólnego? Przecież mieli. Zresztą już jest jasne, znowuż ten samolot, który spadł, to przecież nie bez powodu w Rosji spadł z prezydentem Polski. No to są straszne rzeczy, proszę Państwa, kryminalne. Kradzież mieszkań to nie jest batonik, że niepełnosprawnego chłopczyka, proszę Państwa, aresztowali, kupa śmiechu za batonik, proszę Państwa, a tu w tym czasie właśnie kradły mafie reprywatyzacyjne na miliardy. Proszę Państwa, co ta linia PO jeszcze chce? Prawo, to nie jest Prawo i Sprawiedliwość, ten, Platforma Obywatelska. Patrz, jak to się czasem może zrymować. Szatan diabeł tak ciebie tu nastroi, tak ciebie podpuści, że nie będziesz chciała mówić, a będziesz popierała przeciwników. No i sama usiądziesz na gałęzi suchej i spadniesz. No. Także widzisz, to prawo, które było, Platforma Obywatelska, to było bardzo niesprawiedliwe, bo wiesz, wygonili babę na ulicę i baba ma gołe cycy, mieszka na ulicy, mieszkanie straciła, ona tego mieszkania nie odzyska, bo sądy są przekupione według PO, bo sądy też stanowią jakoś jakie żydowskie obce ciało z tymi komornikami, z tymi lichwiarzami, z tymi wekslarzami, z tymi krętaczami. Proszę Państwa, tak samo jak w pierwszym wieku, w czasie Jezusa. No Jezus był Żydem. Mówią to w internecie, że Żydzi zabili Żyda. No ale oni wcale nie musieli zabijać tego Żyda. Oni mogli go przyjąć. 4000 lat przecież czekali na Jezusa Chrystusa. Mogli go przyjąć i powinni tego Jezusa byli przyjąć, czego oni go zabili. No. Także proszę Państwa, ja tutaj Żydów nie oskarżam, bo Żydzi mieli szansę, byli narodem wybranym, ale że się nie sprawdzili, no to trzeba edukacyjnie powiedzieć, że to jest przykładem ostrzegawczym dla nas, że my też nie jesteśmy niczym ponad żydowski naród, no niczym nie jesteśmy więcej. Też jeżeli
będziemy grzeszyć, to sromotną karę poniesiemy. Syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec nie poniesie nieprawości synowskiej. Każdy, kto grzeszy, umrze. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Biblia nazywa duszą życie ludzkie człowieka, że dusza, która grzeszy, ta umrze. Zwłaszcza, że Biblia mówi, że dusza jest głodna, dusza chce jeść mięso i dusza umiera, czyli człowiek umiera. Także proszę tamten, żeby ten Kościół katolicki nie robił bałwochwalstwa, pozłacanych obrazów ze złota i srebra i żeby nie zamieniał chwałę Boga na bałwany. Zamiast Bogu kłaniają się bałwanom, kłaniają się Marysieńce, nawet Jezusowi tutaj chcieli. Jezus wyraźnie powiedział faryzeuszy, dlaczego faryzeuszom, dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym? A więc Jezus Chrystus nigdy nie mówił, że jest Bogiem, tylko Jezus Chrystus powiedział, że jest Synem Bożym. Także widzicie Państwo, to wszystko jest w naszym radiu Conchita, to co tutaj mówię, w tym SMS-ie, jest to wszystko w naszym radiu Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Lampstone Extra, albo Extra Punctus Plexis Radio, Radio Conchita, Conchita Radio Extra, youtube.com, Conchita Radio Extra, youtube.com, Radio Conchita, youtube.com, Extra Punctus Plexis Radio, youtube.com. Extra Punctus Plexis Radio Conchita youtube.com. Serdecznie Państwa zapraszam i buziaczki teraz w stosownym czasie Państwu przesyłamy. Proszę Państwa, do galerii Opera nie musicie tak bardzo chodzić, bo jeżeli oni Hitlera, ten Cyberberkon Pawle, ta wystawa, która była, jeżeli Hitlera na krzyżu pokazują, no to proszę Państwa, czy im się nie pomieszało we łbie? Mają może nierówno poukładane kredki pod sufitem. Coś okropnego, proszę Państwa. Coś okropnego. Coś okropnego. Coś okropnego. No jest El Mercedes, youtube.com. Cała wystawa pokazana. Cyberberkon Wagna. El Mercedes, youtube.com. Wiesielandia Plus, youtube.com. Ela Hoff, youtube.com. No i w wielu innych kanałach. Witeklandia, youtube.com. Witeklandia, Witeklandia, youtube.com. No proszę Państwa, kanałów w internecie u nas nie brakuje, bo jest Ela Knorr, youtube.com. Felicja Boska, youtube.com. Jest Jerzy Andruczyk, youtube.com, Elblot, to youtube.com. No, setki kanałów i po 60-70 tysięcy filmów. Każdy kanał ma edukacyjny film. Serdecznie Państwa zapraszam do YouTube.
Thank you.